trudnych czasach, jakie nastały, trudno jest majsterkować, głównie ze względu na tworzący się przy tym bałagan. Pył powstający w wyniku szlifowania nie jest raczej pożądanym dodatkiem w naszych mieszkaniach. Wychodząc naprzeciw problemom, znalazłem prosty w obróbce i przy okazji dość tani materiał zastępujący drewno. Patyczki lekarskie. Za pomocą jednego z nich naznaczam na drugim kształt owalu, a następnie wycinam go. Jeśli owal wyszedł Wam nierówno, poprawcie go papierem ściernym, tak aby był idealnie okrągły. Następnie przyklejam go na taśmę dwustronną, a ją do jakiejś podkładki. Zapobiegnie to przesuwaniu się przywieszek, a w konsekwencji wylewania się żywicy. Po wymieszaniu żywicy epoksydowej z utwardzaczem, korzystając z barwników perłowych, barwię ją na błękitny, granatowy i biały kolor. Później, przy użyciu tejże żywicy oraz cienkiej szpatułki, polecam tutaj wykałaczkę, staram się na moim kawałku drewna namalować obraz przypominający ocean. Tak się to prezentuje po wyschnięciu. Kolejnym etapem jest wywiercenie dziur w medalikach i założenie metalowych oczek umożliwiających późniejsze przymocowanie rzemyka lub łańcuszka. W ten oto prosty sposób, niemalże bez bałaganu, stworzyłem piękne przywieszki przypominające mi o wakacjach, które niestety mogą nie nadejść w tym roku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle na biżuterię. Nosilibyście coś takiego jako dodatek do codziennego ubioru? Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka pod filmem oraz go udostępnić. Pozostańcie kreatywni!